17 minęła, a na 17 zaprosiliśmy Państwa dzisiaj w to piękne popołudnie. Nawet się nie spodziewaliśmy, że aż tak piękne i słoneczne do Centrum Kultury w Gdowie. I jest mi bardzo miło, że tak licznie Państwo na to zaproszenie odpowiedzieliście. Niezmiernie się cieszę, ponieważ widzę na tej sali mnóstwo znajomych twarzy, ale też mnóstwo gości, bo okazja jest też niepośrednia. Przyznam się, że po raz pierwszy przychodzi nam w Centrum Kultury organizować promocję książki, ale myślę, że to będzie taka premiera, która też będzie dla nas wyzwaniem i nowym doświadczeniem. A dzień jest naprawdę niezwykły i bardzo uroczysty, ponieważ dzisiaj mamy okazję uroczyście zrobić promocję dzieła, i to chyba nie jest słowo na wyraz, dzieła, którego autor nie doczekał wydania, ale Państwo dzisiaj poprzez swoje zainteresowanie, poprzez to, że tak licznie przyszliście na tą promocję, a myślę, że dzisiaj jest nas taka grupa, ale ta książka pójdzie do mieszkańców, pójdzie do wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć o historii Gdowa i tym samym jest to też trochę hołd oddany jego pracy. Przepiękna kronika Gdowa autorstwa pana Piotra Gumułki przez wiek XVIII i XIX do lat 60. XX wieku z opowieści, zapisków, dokumentów i not historycznych spisana. Autor zmarł w 1969 roku i słuchajcie, jest coś takiego, że opatrzność, jakby ją nazwać? Przed chwilą rozmawialiśmy, przyszedł młody chłopak i mówi, dzisiaj chyba mija rocznica śmierci. I faktycznie pan Piotr Gumułka zmarł 25 kwietnia. Planując tę datę nie sprawdzaliśmy jej w żaden sposób, więc widocznie to tak miało być. I myślę, że dzięki temu ten wieczór będzie, to popołudnie będzie i nostalgiczne, i historyczne, ale będzie też wzruszające i bardzo bogate. Tak jak bogata w treść, w wartości jest ta książka. O książce, o tym jak doszło do jej powstania będzie jeszcze dzisiaj mowa. Będzie pewnie sporo wypowiedzi, sporo wrażeń. Natomiast ja na samym początku w tym tytule, w tych starych fotografiach Gdowa, które przygotowaliśmy na to popołudnie, pozwolę sobie powitać gości. Jeżeli kogoś pominę, to bardzo serdecznie przepraszam, bo witam Państwa wszystkich gorąco i z całego serca. Ale pozwolę sobie na samym początku powitać bardzo gorąco panią Katarzynę Klitę, wnuczkę autora, wnuczkę pana Piotra Gumułki. Witamy panią Katarzynę gorąco. Mamy przyjemność gościć też na sali dwie prawnuczki i prapra wnuków autora. Witam rodzinę serdecznie. Witam. Jest z nami wydawca, pani Agnieszka Dyrek, która dokumentuje to wydarzenie. Myślę, że będziemy mieli później też pamiątkę z tego, jak ta promocja wyglądała, wydawnictwo Art Connection. Jest redaktor, czyli osoba, która cierpliwie spisywała, redagowała i stoi za tym, jak to dzieło wygląda. Witam pana Aleksandra Jasickiego. Panie Aleksandrze, gdzie tu pan się okryje? Już widzę. Witam serdecznie gospodarza gminy Gdów. Witam pana wójta Zbigniewa Wojasa. Jest z nami przewodniczący Rady Gminy Gdów, pan Tadeusz Ciężarek. Witamy. I witam radnych gminy Gdów, bo też są, na pewno są radni Gdowa. Witam pana Kazimierza Barczyka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Witam gorąco. Witam serdecznie księdza Impułata Jerzego Bryłę, duszpasterza środowisk twórczych. Witam gorąco. Wiem, że był z nami, a być może wyszedł ksiądz dziekan Paweł Sukiennik. Wyszedł, tak, ale był na tę książkę, więc witam gorąco. Witam panią dr Monikę Bogdanowską. Jest pani Politechnika Krakowska. Witam serdecznie dyrektorów szkół, którzy są tutaj na sali. Witam serdecznie wszystkich obecnych dyrektorów i pracowników samorządowych, których tutaj widzę i pozwólcie, że powitam też w tym gronie
oświatowo-urzędowym, też studentów moich, czyli studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo bogata reprezentacja się dzisiaj zjawiła, więc witam po ogólnie całe gremium bardzo gorąco. Miałam powitać pana Tadeusza Feliksa, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gdowskiej. Nie pozwoliło mu zdrowie dzisiaj dotrzeć, ale był w czwartek w Centrum Kultury, przejrzał kronikę, nabył kronikę i myślę, że ta lektura sprawi mu wielką przyjemność. To też osoba bardzo zainteresowana historią Gdowa. Nie wiem, czy dotarła, bo jest państwa dużo, pani Jadwiga Duda. Nie ma pani Jadwigi, ale może jeszcze dotrze Biblioteka Wielicka. Jak witam Bibliotekę Wielicką, to muszę też powitać naszą gdowską. Witam panią dyrektor Biblioteki Publicznej w Gdowie. Witam. Jeżeli pominęłam kogoś z imienia i z nazwiska, to wybaczcie, drodzy państwo. Witam serdecznie i bardzo gorąco mieszkańców Gdowa, mieszkańców gminy Gdów, rodziny, które w tej książce są też przecież opisane, tych, dla których ta książka jest też wspomnieniem o ich własnych rodzinach. Was państwo, drodzy mieszkańcy, witam bardzo gorąco. O właśnie, trzeba mi podpowiadać, bo ja też nie wszystko wiem, panią Agnieszkę Frąk, redakcja Życie Wieliczki. Dobrze powiedziałam? Tak. Dostrzegam. Witamy bardzo gorąco Wieliczkę. Wpłynęło też na ręce pana wójta list, i pozwólcie państwo, że odczytam na ręce wójta gminy Gdów, list od pana marszałka województwa małopolskiego, od pana Marka Sowy, dziękując za zaproszenie na promocję książki autorstwa Piotra Gumuki. Jestem przekonany, że organizowane wspólnie z Centrum Kultury Gdowie, wydawnictwem Art Connection spotkanie stanie się znakomitym sposobem zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców dzieła o nieocenionej wartości historycznej i etnograficznej. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Proszę o przekazanie moich pozdrowień wszystkim uczestnikom spotkania. O tym, jak doszło do tego, że ta książka wreszcie mogła ujrzeć światło dzienne, będzie jeszcze dzisiaj mowa, bo trzeba było pomocy kilku organizacji, instytucji, żeby ta książka mogła dzisiaj w takim kształcie się tutaj znaleźć. O tym będziemy jeszcze mówić, ale ja powiedziałam tak na sucho, ale z gorącego serca, a mam jeszcze taką grupę, która powita państwa głośno i tak jak w Gdowie zawsze się gości witało, ponieważ promocja jest w Gdowie, a ta kronika jest gdowska, więc zapraszam kapelę regionalną Gdowianie i myślę, że oni powitają państwa dużo głośniej niż ja to zrobiłam, ale też serdecznie.
Krakowiocka teraz muzykantę. Dziękuję pięknie, kapela regionalna w Lublianie. Trochę jak skarb tych opowieści, jak tam czytałam, wspaniale o obyczajach, jak wesele wyglądało, jak muzyka grała. Tak też i oni się dzisiaj zaprezentowali, a solista
pan Władysław Cebula jeszcze państwa dzisiaj zaskoczy. Więc to nie koniec naszych gdowskich atrakcji na dzisiaj. A teraz pozwólcie państwo, że zaproszę parę osób do powiedzenia kilka słów, bo tak jak mówiłam, ta książka miała wydanie, miało wiele odsłon i wiele perturbacji, wiele musiało się zadziać, żeby ona się dzisiaj ukazała. I też wiele dróg wydeptanych i ścieżek przez tych, którym bardzo na tym wydaniu zależało. Więc teraz o zabranie głosu poproszę gospodarza gminy Gdów, pana wójta, bo byli gdowianie, to teraz jest ich gospodarz. Zapraszam, panie wójcie. Chciałbym informować się, panie przewodniczący, szanowna rodzino. Drodzy państwo, no właśnie tutaj pani dyrektor wspomniała, jakie były tutaj początki wydania tej książki. Pamiętam to pierwsze spotkanie państwa, gdzie państwo przyszli do wójta, tam szereg jest starą taką różnych zapisków, wyciągnęli teczki, słuchali, gdzieś chyba 7 czy 8 tych teczek. 17. 17 tych teczek było. No i mają propozycję, żeby właśnie kontynuować to, co miał zawrzenia pan Dłonka, wydalić książki o wdowie, żeby właśnie to się stało i jest taki moment, żeby właśnie wydać tą książkę. Byśmy rozmawialiśmy, kto będzie redaktorem, jak ta książka będzie wyglądała. Przepatrzyliśmy te wszystkie zapiski. Tutaj pan redaktor już się przygotował już do książki, początki tej książki. To były chyba 600 stron na tej książki przygotowanej, żeby ją wydać. I co się okazało? Bo okazało się, że nasi prawnicy gminy zaprotestowali, żeby jednak nie gmina wydawała tę książkę, tylko ktoś inny. Chodziło o finansowanie, a to nie chodzi o wydawnictwo przez gminę tej książki, bo są zapiski rodzin gdowskich, które jeszcze żyją. Tam są pokazane różne domy, różne obyczaje, tam gdzie jajka można było kupić, gdzie kaczkę można było sprzedać albo kupić. No różne tam, ktoś się kupa, z jakimi się pokłócił między sobą. No takie rzeczy były. No i tak troszeczkę się to wstrzymało, to wydawnictwo tej książki. Ale tutaj dzięki państwu, bo to już dzięki uporowi, determinacji ta książka została wydana. Także tutaj duże brawo dla państwa, bo to dzięki nim tak się stoi. Także wiadomo, ja się ogromnie cieszę, że właśnie po raz pierwszy ta jest książka o samej Gdowie, o miejscowości Gdów. A Gdów w zeszłym roku dostał lokację, czyli z lokacji Gdowa, jak Kładnuczy się składa, że mamy już kronikę gdowską. Praktycznie przestrzega nam 29, początek, koniec 19, początek 20 wieku. No i mamy coś swojego, gdowskiego, dzięki państwu. Także gorąco, gorąco dziękuję za to. Jesteśmy dumni z tej książki. Akurat częściowo przeczytałem nieco, ale częściowo przeczytałem tę książkę. No i jest o czym czytać. Jest o czym czytać. Można parę rzeczy sobie wspominać, parę osób pewnie pamięta. Różne te zapiski będą wspomnieniami pewnie dziadków, ojców, a może i państwa. No co, no, ja może już nie będę przedłużał dalej, ale tu wtrącę, nasze pewnie opowie o tej książce, o jak to powstawało, jakie trudności był sam redaktor. Także tutaj zapraszam pana redaktora tutaj może, żeby parę słów powiedział. Bardzo proszę. A ja gorąco, gorąco dziękuję i cieszę się, że jestem dumny, że książka jest w Gdowie. I jeszcze raz dziękuję. Pan redaktor zaraz parę słów powie, jak najbardziej. Teraz jeszcze o zabranie głosu poprosiłabym naszych gości. I serdecznie zapraszam, bo jest pan Kazimierz Barczyk, pan wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i gdowianin też przy okazji, więc tym bardziej. Ekscelencjo, księże Władzie, panie wójcie, szanowne panie, szanowni panowie. Faktycznie należą się gratulacje wszystkim, którzy doprowadzili do powstania tej książki. Po pierwsze szacunek autorowi, bo zebrał wiele opisów Gdowa, życia gdowian, funkcjonowania tego niekonwencjonalnego
bo gdyby zlecić napisanie monografii o drogie profesorowi, doktorowi z którejś uczelni, pozbierałby wiele faktów ważnych i takie monografie są potrzebne, które by udokumentowały w oparciu o wszystkie zapiski, o kwerendę w bibliotekach, w różnego rodzaju ważnych miejscach, gdzie można znaleźć adnotację o miejscowości, która ma przecież no, dobre setki lat, co najmniej 800, z parafią właściwie. W związku z tym to jedna z najstarszych miejscowości na ważnym szlaku w Małopolsce. W tej sytuacji trzeba mieć różne opracowania i może Panie Wójcie, trzeba też ominąć, jako prawnik radzę ominąć tych prawników, którzy mówią, że ciężko znaleźć możliwości. I ewentualnie, a faktem jest, że i jedna książka, i druga, i trzecia to może nie być wystarczająco, bo historia jest długa i każdy naukowiec, każdy piszący i z ambicją, czy amatora, co wspaniałe i piękne, albo profesjonalisty, ale co może być suche, bo to tylko jest odtwarzanie pewnych dat, faktów opisanych, zaczerpniętych. Jedno i drugie jest bardzo ważne. O wiele łatwiej o to, żeby komuś zlecić, dać mu pieniądze, poszuka w księgach różnego rodzaju i zrobi ładną, ciekawą, ładną książkę. Interesującą, ale nie wiem, czy ciekawą. Natomiast ta na pewno należy do tych, które są ładna, interesująca, ciekawa, taka z życiem. W związku z tym takie opisy, takie amatorskie, hobbystyczne prace są niezwykle cenne i szczególny ukłon pod adresem autora. Spadkobiercy mają prawo tę satysfakcję odbierać, bo to faktycznie dochodzimy do kolejnych pokładów funkcjonowania naszej przeszłości i tożsamości. Ja jako młody, dopiero kilkudziesięcioletni wdowianin, z szacunkiem patrzę na całą historię. Zagorzanie, nie wdowianin. A no to przecież ksiądz proboszcz mówił zawsze, że to tam mamy tylko kościół filialny gdowskiego kościoła. W związku z tym, no to tak można powiedzieć, że gdowianin troszkę, a zagórzanin troszkę, a krakowianin trochę też. No zaraz będę musiał jechać do Krakowa, w związku z tym proszę o wybaczenie, bo tu pięknie i przyjemnie, ale tam bywają obowiązki też. Także proszę o usprawiedliwienie, ale gratuluję. Gratuluję tego, że taka ciekawa, interesująca praca powstała. Że troszkę tam sejmik wojewódzki mógł się troszeczkę dołożyć do tego, żeby wesprzeć tą piękną inicjatywę. Wielu było po drodze takich, którzy by powinni może w pierwszej kolejności. Poczta, skoki, nie będę wszystkim wypominał, którzy mogliby, bo są te rzeczy tutaj opisane. No ale pięknie, że się stało. A jeśli jest ksiądz Minfuat z nami, to znaczy, że i Kraków, i również duszpasterz środowisk twórczych docenia i sympatycznie patrzy i życzliwie na tego rodzaju inicjatywę również. Bo radujmy się, ponieważ sprawa jest piękna, sprawa jest ważna. Sprawa dotyczy tożsamości. Tożsamości, bo zagubienie tożsamości, utrata tożsamości, brak elit akurat się zebrały dzisiaj, gdowskich tego subregionu wraz z gośćmi, to jest wielkie zagrożenie, bo czyha tyle różnych złych rzeczy na nas. Także dzisiaj refleksja z powodu piękna i podziękowanie. Dziękuję pięknie Adamowi Kultury za również miłe spotkanie. Dziękujemy bardzo. Jak już pan wiceprzewodniczący raczył wspomnieć, jest z nami ksiądz Infułot, ksiądz Jerzy Bryła, duszpasterz środowisk twórczych. Jeśli moglibyśmy prosić o krótkie słowo, to będziemy bardzo wdzięczni. Bardzo dziękuję za
podkreślenie, żeby było krótkie. Niezamierzone. Bo kiedy było poświęcenie opery i był najpierw program taki artystyczny, historyczny, co jak doszło do budowy tej opery, no to pan dyrektor Teatru Sołackiego, Morzechowski, mówi, a teraz będzie, na co wszyscy najbardziej oczekiwali, seria przemówień. No to wszyscy się śmiali. Pan dyrektor, panie przewodniczący, rodzino, panie wójcie nade wszystko, któremu zawdzięczamy ostateczne wydanie tej książki, bo finanse główne podjął się pan wójt zrealizować. Napisałem już tam parę słów do tej książki, taki list specjalny dla pana redaktora, który jego część jest umieszczona na okładce. Chcę wyrazić tą radość, którą zawsze Ojciec Święty Jan Paweł II miał, radość tej małej ojczyzny. Kiedy został papieżem i mówił o Polsce, ale mało jeszcze mówił o Wadowicach, to niektórzy, tacy gorliwcy, jak ci prawnicy tutaj się, bardzo mówili to za złe. Że przecież jest papieżem, to powinien mówić o całym świecie, a nie o swojej miejscowości, z której pochodzi, nie o swojej ojczyźnie. Ale on nie przestał nigdy być Wadowiczaninem i Polakiem. To właśnie jest tak pięknie podkreślone, że nie zaparł się swojej ojczyzny, swojego pochodzenia, ale okazał wdzięczność i miłość całej Polsce i nawet kiedyś, jak był na tej pielgrzymce i był na miejscu tej bitwy pod Kiszą, w Warszawie, tam teraz to jest Saksens, tak? Raszynie, właśnie. To tam mówił, że ma zobowiązanie wobec Polski, się urodził w 1920 roku, kiedy wolność przyszła. I dlatego tę ojczyznę tak na pierwszym miejscu stawił. Dzięki temu, że znalazł się taki, jak się mówi, z Gdowa pochodzący, Gdowiczanin, no to właśnie, że znalazł się taki, który umiał przelać to, co kochał, to, co pamiętał, na papier, duch zaistnieje. To lepsze od pomnika, który będzie ktoś miał kiedyś, będę go tam oglądać. Mój pomnik stoi w Nowym Brzesku, bo się tam rodziłem. Pan dźwigaj tego księcia Bolesława Cywilnego opatrzył moją twarzą. No i oczywiście, mówię już wam pomnik, to lepsze niż taki pomnik, to właśnie jest książka, która dotrze do setek i tysięcy czytelników i zwróci uwagę na tę historię, która jest, jak podkreślił pan przewodniczący, pan minister i sędzia Trybunału Europejskiego, podkreślił, że jest ciekawa. Wiele rzeczy jest nieciekawych. Ja jestem duszpasterzem Bydgoszczy, ale głuchoniemych i o głuchoniemych powstało wiele książek, których nikt nie czyta, bo za bardzo są ściśle napisane. Ja opowiedziałem to językiem mówionym i ludzie w pierwszym tygodniu 1200 egzemplarzy już kupili, bo jeden drugi opowiedział, mówi, nie może spać, bo tam mnie ta książka wciągnęła. To właśnie jest bardzo istotne, żeby nie tylko było prawdziwe, ale i było ciekawe. Natomiast coś może być też ciekawe, a nie prawdziwe. No ale tutaj jest i prawdziwe, i ciekawe. To bądź właśnie z doświadczenia życia, z doświadczenia własnego,
napisane to, co było w sercu, to, co się pamiętało, to jest żywe. I dlatego też ta książka będzie miała powodzenie i życzę, żeby pan redaktor następne redagował jeszcze wydania, a żeby znalazły się na to środki i żeby się znalazło zainteresowanie wszystkich, którzy tu z tego budowia pochodzą, którzy tu mieszkają, żeby docenili to, że utrwalone zostało ich miejsce pochodzenia, ich miasto, ich miejscowość, którą powinni zawsze kochać, tak jak autor ten ukochał i napisał o niej. Chrzęć Boże. Dziękuję pięknie. Chciałam również podziękować symbolicznie wnuczce pani Katarzyno. Pięknie dziękuję i gratuluję. Wiele osób powiedziało wiele ciepłych słów. Ja wiem, że to jest też wzruszenie, ale wiem, że też jest jeszcze osoba, która pięknie pisała o tej książce. Jak zapraszaliśmy, robiliśmy różne wydarzenia, żeby Państwa tutaj zaprosić, żeby o tej książce było jak najgłośniej. I taką piękną zapowiedź i recenzję czytałam pani Moniki Bogdanowskiej. Pani Moniko, serdecznie zapraszam, jeśli chciałaby pani jeszcze podzielić się swoimi wrażeniami. Aha. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo poruszona, że mogę uczestniczyć w takim wspaniałym wydarzeniu. Dlaczego akurat w Gdowie? Dlatego, że jakoś emocjonalnie jestem z tym miejscem związana. Byliśmy tutaj bodajże 2 lata temu na zaproszenie pana wójta z plenerem studentów architektury, w związku z czym jeździliśmy po waszej okolicy wzdłuż i wszerz, malowaliśmy. Może pamiętacie, że gdzieś tam się plątali studenci Wydziału Architektury. Mam wystawę, tak. Stąd też taki mój sentyment do tego miejsca. Taka refleksja mnie naszła, że w gruncie rzeczy historia zostawia po sobie wielkie ślady, wielkie wydarzenia, wielkie obiekty, ważnych ludzi, ważne wspomnienia. Uczymy się o wojnach, o koronacjach, uczymy się o zwycięstwach, o bitwach i tak dalej. A w gruncie rzeczy nic nie wiemy o tym, jak żyli zwykli ludzie, tacy ludzie jak my, którzy mieli swoje radości, troski, zwyczaje, mieli swoją pracę, mieli cały otaczający ich świat, który to świat, co jest też warte podkreślenia, jeszcze w latach 50. i 60. trwał właściwie niezmiennie przez setki lat. Przez setki lat stosowano te same zasady, jeśli chodzi o budowę domu, jeśli chodzi o uprawę pola, jeśli chodzi o edukację, o haft, o gotowanie, o ogródki, o ulubione rośliny i tak dalej. Wszystko to tworzyło codzienność, zwyczajne życie. To życie, tak jak to już zostało powiedziane, często nie zasługuje na utrwalenie, bo uważamy, że to jest takie zwyczajne, że to jest taka nasza powszedność, że to nie jest nic szczególnego. Tymczasem w momencie, kiedy odchodzi, uświadamiamy sobie, że jest nieodwracalne, że przemiany, którym podlega nasz świat, już nigdy nie wrócą. Kto jeszcze w Gdowie albo w innych miejscowościach w Polsce potrafi uprawiać pole zgodnie z dawnymi zasadami, albo budować, albo robić meble, albo haftować, albo robić różne inne rzeczy. I trzeba było rzeczywiście boskiej opatrzności, że znalazł się człowiek, który zauważył, dostrzegł wartość tych wszystkich niezwykłych walorów. Dlatego, że była to ostatnia chwila, żeby udokumentować pewne zjawiska, które stały się potem już absolutną przeszłością, które już nigdy nie wrócą.
Ja czytałam tę książkę i byłam poruszona przenikliwością i taką pieczołowitością w odnotowywaniu rzeczy, które byśmy pomijali. No jest na przykład takie wspomnienie choćby, że w każdym domu we wdowie była pasyjka. W mojej rodzinnej wsi, w Ślemieniu, w Żywiecczyźnie, też były pasyjki. I też była opowieść, że jak wchodzili hitlerowcy do domu, to jedną z rzeczy, które robili, to właśnie zrywali te pasyjki, bardzo często je obłamywali, bo one były mocno przybite do ściany. Wydaje się, że szczegół. Ale teraz już wiem, dlaczego wszystkie pasyjki, które nam się zachowały w naszej starej chałupie, są połamane. Być może Państwo też kiedyś traficie na takie właśnie drobne szczegóły, drobne fragmenty tej historii zwykłej, codziennej, która jakimś cudem gdzieś w domach przetrwała. Teraz już będziecie wiedzieli, że warto ją zachowywać i że warto też na nasze codzienne życie patrzeć troszeczkę inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Myślę, że najwyższy czas zaprosić i oddać głos redaktorowi. Ale zanim oddam głos redaktorowi, to jeszcze na ręce i redaktora, i wydawcy bardzo, pani Agnieszko, proszę przyjąć, chociaż taki skromniutki, ale dziękujemy pięknie, jak pan wójt powiedział, za zaangażowanie, za to, że państwo mieliście tą wytrwałość, żeby obierając sobie cel, zrobić wszystko, żeby do niego dążyć. Panie Aleksandrze, teraz czas na pana. Oddaję głos i posłuchajmy o tym, jak to było redagować te wspomnienia. Dzień dobry Państwu. Ja zacznę jeszcze wyjaśnię po sobie wszystko. Tyle pięknych słów, tyle pięknych już tych słów zostało wypowiedzianych, że dla mnie pozostanie już tylko powiedzenie dwóch słów o książce. Podziękowania były zresztą, tę rolę będzie pełniła osoba, bez której książka nie ukazała się, czyli pani Agnieszka Derek, to jej wydawnictwo Rodkowy Krzym podjęło te starania formalne, żeby książka mogła się ukazać. I ciężko pracowaliśmy obydwoje od samego początku nad tymi tekstami. Bardzo dziękujemy panu wójtowi. Serdeczne dzięki. Ja na razie sobie, a później jeszcze wydawca też. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ta książka w końcu mogła się ukazać. Proszę państwa. Tak wygląda dzieło pana Piotra Gumułki, które otrzymaliśmy do zarąb, a raczej z walizy przechowywanej skrupulatnie przez parę lat u pani Katarzyny Pinty, a wcześniej w domu autora. W zasadzie książka była gotowa, ale musieliśmy to poskładać sobie na podłodze, te fragmenty. Znajdowaliśmy fragmenty dotyczące, załóżmy, powstania liceum w Gdowie, w młynie nad Radą. Więc trzeba było to jakoś poukładać sobie. Chodziliśmy po takich ścieżkach, żeby te w zasadzie już dokumenty nie uszkadzały się jeszcze więcej, bo to przecież wyglądało wszystko tak. Zaczęliśmy od kserowania tych wszystkich stron spowiedź. No ale potem zaczęła się już zabawa. Najpierw naczytanie tekstu, a później opanowanie tego tekstu. Tych teczek było 17. Musieliśmy to jakoś poukładać w całości. I ten dowód już naszej pracy odłożę. A tutaj sobie przygotowałem parę słów na kartce. Jeśli Państwo pozwolą, ja będę się podpierał tą kartką, dlatego że nie chciałbym powtarzać słów, które w swoim tym swoim wstępnym zawarłem. Proszę Państwa, zawsze uroczysta promocja książki jest poświęcona jej samej. Nie muszę powinna się o książce mówić. Ale z reguły jest w takiej sytuacji niezbędna i z reguły jest osoba samego autora. No bardzo żałujemy, że pana Piotra Gumułki nie ma wśród nas. I tak myślę, że nawet gdyby doczekał w ciągu swojego życia
wydania tej książki, to mógłby promocji po prostu naprawdę nie doczekać. Licząc cykl produkcyjny, że się tak wyrażę, edycyjny książki, który trwa z reguły kilka miesięcy. A jak wiemy, zmarł w czwartym czy piątym miesiącu po dacie, którą umieścił na końcu swojego maszynopisu i rękopisu. Czyli tak czy inaczej nie dano mu było doczekać takiego uroczystego dnia. Książka bardzo ważna, o czym już Państwo wcześniej powiedzieli. I już na tym etapie, na którym jesteśmy w tej chwili, tego pilotowego, a ośmielę się użyć słowa marzenia, że jest to tylko forpoczta przyszłych wydań tej książki. Więc już na tym etapie doczekało się paru bardzo, bardzo ciekawych recenzji i wielu ciepłych słów. Między innymi dzisiaj, nie wiem, czy jest na sali pani redaktor dodatku Wielickiego Dziennika Krakowskiego. Dzisiaj bardzo piękny artykuł na ten temat mamy w Dzienniku Polskim. Całą szpalkę poświęconą książce, bardzo jesteśmy wdzięczni, ale pani Rotter chyba nie ma na sali. Co ja mógłbym powiedzieć o swojej roli? Praca redakcyjna polega na tym, żeby materiał ogarnąć, opanować, zrozumieć sens i intencje autora. Wydaje mi się, że intencje autora zrozumiałem, bo pomógł mi, wyznaczył sobie cel od samego początku. Pragnął, żeby ta książka była czymś w rodzaju informacji o mieście, w którym się urodził, o miejscu, w którym spędził dzieciństwo, młodość i pierwsze lata dorosłego życia. Kilka lat zajęło mu gromadzenie notatek, całe dziesięciolecie. Chodził, dociekał, penetrował różne zakamarki, różne miejsca, w których mógł te informacje zdobyć. Co jest najciekawsze? Przecież to są lata 60. Telewizor w co piątym domu. Dwa programy Polskiego Radia. Z pewnością edukacja, która, telewizja, która była wówczas bardziej edukacyjnym medium niż dzisiaj, ale takich informacji nie dostarczała. Poza tym nie było telewizji, programów regionalnych. Czyli dostęp do wiedzy tej pozaszkolnej bardzo nikły. Dostęp do dobrej książki, do fachowej książki. Też nie, my wszyscy znamy ten czasy, książka z Podlady. Gazeta spod lat w wiosku. Pan Gomułka podejmuje działania, podejmuje starania, dowiaduje się na własną rękę, gdzie, w którym mieście w Polsce żyją ludzie, którzy zajmują się onomastyką, toponimią, topografią, którzy cokolwiek mogą wiedzieć o źródłosłowie nazwy miasta Gdów, która do tej pory jest niewyjaśniona w 100%. Tych wersji mamy. Pozwoliłem sobie na kilka zaledwie drobnych kosmetycznych zabiegów. Między innymi uznałem za stosowne i konieczne rozszerzenie tytułu. Książka, rękopis miał i maszynopis był zaopatrzony tytułem roboczym, opisany tytułem roboczym, Kronika Gdowa. Ja doszedłem do wniosku, że ta książka nie spełnia wszystkich wymogów tak zwanej kroniki czy dziennika, które w świecie literackim stawia się takim publikacjom. Czyli nie jest to dziennik zapisywany dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, prawda? Bo tych dokumentów nie było, o czym Piotr Gomułka mówi. Po prostu nawet dokumenty parafii, które miał w ręku, które sam ubogacił o dodatkową wiedzę i zwrócił parafii, a myśmy próbowali je w tej chwili odszukać, ich również nie ma. Część dokumentów, z których korzystał i którymi się podzielił, jest w zasobach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Muzeum Etnograficznego, czyli pan Gomułka, Gdowianin, przyczynił się w dużej mierze do poszerzenia wiedzy społeczności nie tylko gdowskiej, o tym, co w Gdowie się odbywało, co było ważne na przestrzeni wieków. Także to, na co ja jeszcze jako redagujący tę publikację sobie mogłem pozwolić. Na pewno nie pozwoliłem sobie na kontynuację jego dzieła.
pomimo to, że on w testamencie swoim, jakby, co jest zawarte w słowie, w samym autora, które zdążył sam się go zabrać, pragnął kontynuacji tej swojej książki, żeby następni po nim dopisywali następne koleje losu. Ja jako niech dopiero, ale nawet tego prawda, nie dawałem sobie takiego. Uważałem, że książka od początku do końca jest publikacją zamkniętą. Stricte autorska książka. Jego ciężka praca, zdobywanie informacji, zapisywanie, penetrowanie, sprawdzanie. Korzystał z wielu źródeł. Sprawdzał opinię jednego profesora u innego profesora. To jest wszystko w listach. I czy opisałem przez niego, czy to były to przepiękna opowieść o istnieniu i funkcjonowaniu młynu, stary młyn, drugi młyn, losy jakby rzeki Raby, opis warunków tych przygodowych, naturalnych, wszystko w zasadzie w tej książce znajdziemy. Pisał Piotr Gomułka, sporządzał swoje zapiski z opowieści, między innymi swojej przyszłej teściowej, pani Stanisławy Jasielskiej, osoby bardzo zasłużonej dla państwa miasta, wraz z mężem pan Jasielski, Konstantym Jasielskim, zakładami pierwszej szkoły, przecież w Gdowie. Jest obszerny rozdział o tajnym nauczaniu w Gdowie, o losach okupacyjnych i o niestety martyrologii Żydów tutejszych. Dla mnie najciekawsze, ja już kończę, ostatnie zdanie. Dla mnie największą wartość jako niegdowianina, jako człowieka, który z zewnątrz chce docenić wartość książki, ocenić jej zawartość i wyłowić to, co jest dla niego najcenniejsze. To analiza wydarzeń powstania chłopskiego w 1846 roku i to wszystko, co działo się tutaj na Wielkiej. Ja pamiętam w szkole podstawowej, ja ze szkoły podstawowej pamiętam nazwę nie powstanie chłopskie, tylko rabacja chłopska. Co znaczy rabacja, to wszyscy wiemy, to jest rabunek, to jest gwałt, to jest gwałt. Książka nam uświadamia, bo mnie uświadomiła po tylu latach, o co w tym wszystkim chodziło, jaka była to mistyfikacja i prowokacja, jak zachowała się społeczność wiejsko-miejska Gdowa. Szlachetne czyny, obrona panów, co na terenie Polski wyglądało zupełnie inaczej, że pobidali się z bałamucić i odgrywali się za całą swoją dotychczasową nędzę, dziesięciny, panny, daremszczyzny i tak dalej. Mordowali swoich panów. Tutaj to miejsca nie miało. W Gdowie są szczegółowe opisy i to jest dla mnie najcenniejsza zawartość tej książki, gdyż oparta na rękopisie księdza Snelki, to jest początek XIX wieku, który świadkiem naocznym być nie mógł, ale zbierał te informacje od ludzi, którzy przeżyli, którzy brali udział w tych wydarzeniach. Również historia Kopca, powstania Kopca, prawda, powstańców i jak napisał autor, pan Piotr Gomułka, jest to, proszę Państwa, Gdów posiada jako jedyne miasto w Polsce kopiec powstańców z 1846 roku. Ja o tym osobiście mówię. A Gdów ma ten swój kopiec, który powstał najpierw z jednej małej mogiły usypanej własnoręcznie przez hrabinę Fichauserową. Następnie nocą powstała druga mogiła, prawda, i hrabina została za to ukarana. W cyrkule bocheńskim odsiedziała jakiś tam areszt, bo ktoś doniósł, że prawda, powstańców się prawda, czci się pamięć po powstańcach, władząc monarchii austro-węgierskiej, wiadomo Galicja, nie podobało się, to została wezwana do cyrkułu w Bochni i tam odsiedziała swoją karę hrabina. No i później historia powstania tego kopca, kiedy całe społeczeństwo, tam są fotografie w książce, na tarczkach,
tę ziemię zbożoną ze wszystkich stron i że wszyscy w tym akcie brali udział. Ja sobie przygotowałem jeszcze o co najmniej godzinę dłuższe wystąpienie, ale już pora na mnie. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz, jestem wdzięczny w imieniu Pani Agnieszki Dyrek, bo nie wiem, czy będzie miała odwagę cokolwiek powiedzieć. Panu Wójtowi jeszcze raz serdecznie kłaniamy się nisko, dziękujemy za to, że pomógł nam Pan marzenie rodziny zrealizować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, jednak nie jestem Pani Aleksandrze, że Pani Agnieszka nie będzie miała odwagę, ma odwagę, więc oddaję głos. Dziękuję Państwu za przybycie wszystkim. Chciałam przede wszystkim podziękować Panu Wójtowi, Pani Edycie, tutaj Pani Dyrektor Centrum Kultury, bo inaczej nie udało mi się sklamrować całego projektu wydawniczego. Natomiast od siebie to chciałam powiedzieć, że to była dla mnie wyjątkowa praca z tym materiałem, ponieważ to nie była publikacja taka powszechnie spotykana. To była publikacja, gdzie z każdej kartki po prostu czuć było no, taką ducha i umiłowanie autora do po prostu wydawca. Także ja nie będę przedłużać, bo nie jestem przyzwyczajona do przemówień publicznych, ale jestem bardzo szczęśliwa jako wydawca, że ta publikacja powstała. Jedynie co, to mogę tylko mieć taki drobny żal, że w tak małym nakładzie, bo spotykam się teraz już teraz z telefonami, gdzie można kupić książkę, albo mnie zapraszają na jakieś spotkania, żeby zrobić promocję książki w bibliotekach w Krakowie. I tutaj mam problem, bo chciałabym, żeby w jak najszerszym w najszerszej ilości ta książka trafiła do wszystkich czytelników, którzy po prostu chcą ją mieć. Dziękuję Państwu. Było tutaj takie fajne słowo użyte forpoczta. Ja myślę, że ono jest bardzo dobre w stosunku do tej książki, bo faktycznie ten nakład jest taki, o, to będą białe kruki z tego pierwszego wydania. Myślę, że ten, kto będzie miał tą książkę z pierwszego wydania, to będzie mógł powiedzieć, czy ma ten egzemplarz niezwykły. I tak jak było już tutaj powiedziane, myślę, że żeby książka mogła iść do ludzi, to musi przede wszystkim być, chociażby w tym małym nakładzie. I jeżeli się rozejdzie i będzie informacja, że ona jest do nabycia, to myślę, że krok dalszy, czyli ten ważniejszy do tego, żeby naprawdę ten nakład zwiększać, żeby ona trafiała do jak najszerszego grona, to już ten jest łatwiejszy niż ten pierwszy, który musieliśmy wspólnie wykonać. Tym bardziej, że jak Pan Aleksander mówił tutaj o rabacji, to przecież my za rok mamy okrągłą rocznicę i już spływają do nas i zaproszenia, i informacje o tym, że w Gdowie będziemy musieli się też przygotować na spotkanie z historią to przyszłoroczne, więc tym bardziej myślę, że ten materiał zawarty w tej książce, jeżeli trafi do szkół, a taka jest przecież idea, jeżeli będzie dostępny w bibliotece, to będzie służył też temu, żebyśmy nie zapominali o historii, a mamy się czym w Gdowie pochwalić i to też wszystko jest tutaj spisane. Drodzy Państwo, taki mały smaczek, tak? Ja potem jeszcze bym chciał. Proszę bardzo. Taki mały smaczek, bo to trochę jest tak, książka, jak Państwo widzicie, jest naprawdę obfita. Obfita w treść, obfita w przeróżną tematykę. Chcieliśmy Państwu zaproponować taką króciutką próbę, taki smaczek, taką wisienkę tego, co w tej książce się znajduje. Bo większość z Państwa tą książkę ma dzisiaj pierwszy raz w ręce. Myślę, że jak wrócicie do domu, to wieczór będzie przyjemny właśnie z taką lekturą. Więc chciałam Państwu zaproponować fragment, nieduży fragment. Akurat wybraliśmy wspólnie z osobą, która ten fragment Państwu zaprezentuje. Obyczajowy, bo i osoba jest wyjątkowa. Pan Władysław Cebula to można powiedzieć nośnik kultury naszego regionu. Bo któż inny jak nie on mógłby fragment dotyczący wesela na przykład
z tej właśnie publikacji przeczytać. Panie Władku, zapraszam serdecznie i jak widzicie Państwo również... Z krzesłem i z okularami. Z krzesłem, to myślałam, że się podzielę swoim, ale Pan Władek zawsze ma spory. Więc z krzesłem i z okularami zapraszam serdecznie i w stroju też właściwym do pierwszego czytania. Miałbym dosyć donośny głos. No dobrze, 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 będzie, będzie. Panie Władku, o poprawinach też jak Pan poczyta. To znaczy, o poprawinach to już będzie, jeżeli ktoś sobie książkę kupi i sobie poczyta. Ja na razie zacznę tylko od eseju. Więc to się mniej więcej odbywało tak. U wejścia do sieni ustawiała się matka lub teściowa, która z przetaka lub opołki wysypywała na młodą parę grat pieczonych orzechów z ciasta, co się nazywało osypinami, a miało oznaczać obfitość jadła w życiu. W czasie osypin w sieni był niezwykły tłok, wszyscy tu zebrani chcieli zdobyć chociaż parę orzechów, te bowiem przy częstowaniu miały większą wartość. Dowcipni niepostrzeżenie z ubocza podrzucali pod kruk w sieni łopatę lub miodłę, z czego prorokowali, jaką gospodynią będzie młoda. Jeżeli zauważy i podniesie, to dobrą. A tymczasem rozowocone starościny, jakby umówione i zebrane przy drzwiach, zaczynają drugi swój śpiew churalny, by wywołać matkę przed dom. Wychodzę, matuś, ze dwora, przywitaj córkę z kościoła, przywitaj ją, przywitaj i łowionek nie pytaj. A drugie w imieniu matki również śpiewem odpowiadają tak. Ło moja córuś, kaj ześ go podziała, przecież ją cię w nim do ślubu posłała. I nagle wszystkie przestają śpiewać, a jedna z nich udawanym głosem w imieniu córki odpowiada. Zostawiłam go w kościele przed Matką Boską na stole. Czyż ten śpiew na trzy głosy nie jest swoistą, prymitywną operą wiejską? Muzyka marszem weselnym wita wchodzących, którzy powoli zajmują miejsca przy stołach, zastawionych wszelakim ciastem weselnym. Kucharka wydaje gorące śniadanie, które gościom siedzącym za stołami podają drużbowie i drużki. Na śniadania bywały najczęściej flaki, płucka na kwaśno, kiełbasa przypiekana na słoninie, kiszki, a następnie kawa, herbata, gdowskie piwo i wódka. Posiłek ten trwał dość długo, gdyż po starszych zasiadali, którzy już sobie wzajemnie usługiwali. A wreszcie, kiedy się już wszyscy nasycili, wesele zaczynało się rozkręcać. Muzyka strojeniem instrumentów daje znać, że gotowa i kilkoma akordami w tempie tanecznym niejako przysywa młodego, by już zaczynał swój pierwszy taniec z żoną. Młody zrozumiał wezwanie, rzucił kilka talarów do basu i ruszył z żoną do pierwszego tańca w przodku, zanim starostowie, drużbowie i wnet cała izba była w pląsach. Muzyka gra bez przerwy, a talary z brzękiem sypią się do basu. Każdy tańczy ze swoją żoną, córką, siostrą lub drużką. Pod owocemi starostowie, a za nimi drużbowie, stają co moment przed muzyką i mniej lub więcej czystym głosem śpiewają. Starsi po swej młodości, jakby dziś chcieli przed młodymi pochwalić się, jak to oni kiedyś dokazywali. Drużbowie zaś okolicznościowymi dośpiewkami zaczepiają drużki. Żona dość często, w obawie by mąż nie wyśpiewał za wiele, ciągnęła męża za rękaw lub zatykała mu usta. Do stałego repertuaru takich przyśpiewek należała zawsze. Jakbym jechał Łodwielicki, brzem cały mi nosem Licki, brzem cały, siwe łocka płakały. I już mnie więcej nie ujrzycie na wieki, bo ja chłopok daleki. Albo
Przyganiają ludzie za chłopadami, bo jakby nie biło, to bajzgije. Albo koniki mąchy ze wsej nimi dojadę, nikt mnie nie wyprzuci, kozdę mu dom radę. Muzykanci wiejscy musieli być zdolni, mieć dobry słuch, by każdą melodię w mig chwycić i zaraz ją w tempie tanecznym oddać. Inaczej basy były zagrożone. Tak mi grojcie, jak ja śpiewam, bo płacę za to. A śpiewali strasznie. Jeszcze z rana możliwie, ale pod wieczór i później to już były same wydzierania i przytupy. Na treść przyśpiewek weselnych składały się przeróżne wydarzenia z życia środowiska. Rozmaitość ich była wielka. Skargi, pochwały, docinki i przestrogi pod adresem teściowej i synowej czy matki, a dużo w nich było swoistego dowcipu i humoru. Często oberwało się w nich kawalerom, pannom. Wesela bowiem i basy były niejako wiejską publiczną trybuną, gdzie wolno było każdemu wyrzucić z wnętrza, co go wryzło. Szczególnie celowały w tym kobiety. Żadna się od przyśpiewek nie wymawiała. Przyśpiewki rodziły się przed weselem, a po nim, jako nieaktualne, ginęły. Tworzono je na gorąco, nieskładnie, zależnie od potrzeby i sytuacji. Było ich dużo, cały dzień przecież śpiewali. Trudno je tu wszystkie przytaczać, chociaż kilkanaście dowcipniejszych zebranych z różnych okresów i wesel podaję w oryginalnej gwarze miejscowej. Mężczyźni śpiew kobiet nazywali gdakaniem lub gęganiem przed basami. Pysza ruki, a sami jak śpiewali. Dziękuję. Mam też korzenie w Gdowie. Nazywam się Tadeusz Pokorny. Maria Grenik, pochowana na cmentarzu gdowskim, jest siostrą mojej babci. Ale to jest dygresja. Natomiast chciałbym wspomnieć osobę, która byłaby niezwykle szczęśliwa, gdyby mogła być tutaj pośród nas, ale może spogląda z góry. Jadwiga Gomułka, która była córką Piotra Gomułki, która przechowała ten wspaniały materiał przez te wszystkie lata. I dlaczego tak późno? No dlatego, że tą jedną teczkę w pewnym momencie straciła z oczu i stwierdziła, że już nikomu tego nie da. I dopiero po jej śmierci, dzięki pani Katarzynie Klicie, udało się to wszystko zrealizować. Ona byłaby też bardzo szczęśliwa, bo ja muszę powiedzieć, że chociaż coś czytałem, fragmenty tego materiału nieopracowanego, to nie przypuszczałem, że on jest tak ciekawy. Z zawodu jestem muzykiem i muszę powiedzieć, że mój przedmówca, który śpiewał tutaj te melodie, aż prosi się, aby Aleksander Jasicki jeszcze śpiewnik dołączył z nutami do tych przyśpiewów, prawda? Żeby to mogło trwać dalej, bo przecież nie będziemy żyli wiecznie. Także to wspaniałe, że jest taka oprawa i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony pracą redaktora i tym dziełem, które pan Piotr Gomułka zgromadził i jego córka właśnie Jadwiga Gomułka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Będziemy się zbliżać powoli do końca tej części oficjalnej, to jest nie koniec spotkania, bo czeka nas jeszcze, jak to bywa na takich spotkaniach, mały poczęstunek, a zanim na ten poczęstunek się udamy, panie Władku, czas zakończyć jeszcze jednym, może krótkim fragmentem. Mnie się bardzo spodobał, przepraszam, to ja jakoś tak nalegałam, żeby to był akurat ten fragment, no bo
myślę, że jak promocja, to te fragmenty są tak barwne, są tak ciekawe. I mnie się akurat, może przepraszam, że tak osobiście fragment o wychowaniu dzieci tak spodobał, ponieważ myślę, że on powinien trafić też w ręce wychowawców, a mam tutaj pedagogów na sali, mam dyrekcję szkoły podstawowej, pedagogów, których widzę, że szkoły podstawowej. Ja myślę, że przeczytanie takiego fragmentu naszym pociechom dzisiaj w XXI wieku też byłoby wskazane, więc ten króciutki fragment o wychowaniu dzieci i tym zakończymy tą oficjalną część i przejdziemy do tych kuluarowych, równie ciekawych rozmów. A już myślałem, że się mi uda wyminąć, ale dyrekcji się nie odmawia. A więc wychowanie dzieci, taki rozdział tu jest. Matki zajęte ciągłą pracą w domu i na roli niewiele miały czasu na oddawanie się wychowaniu dzieci. I tu przestrzegano przysłowia, co rok prorok, albo szkła i dzieci nigdy za dużo. To też miewali przeciętnie około 10, a znam rodzinę, u której dorobek życiowy osiągnął 17 dzieci. Z odchowaniem i wychowaniem nie było kłopotu, chyba tylko z pierwszym, gdyż starsze rodzeństwo opiekowało się młodszymi. Matka tylko karmiła piersią, kąpała wieczór i prała pieluchy. W czasie pracy poza domem przynoszono jej niemowlę w pole. W domu natomiast podczas jej nieobecności wtykano dziecku do buzi knot ze szmatki z cukrem. Gumowych smoczków, cumli, wtedy nie znano. Jeżeli matka posiadała za mało pokarmu lub paromiesięczne niemowlę potrzebowało do karmiania, to się odbywało ono bardzo niehigienicznie. Rozgotowano bułkę w mleku, matka lub starsze dziecko najpierw pogryzało w ustach, następnie łyżeczką podawano dziecku do buzi. Dzieci głodne lub słabe darły się aż do zaśnięcia, nikt się tym nie przejmował, bo co wrzośnie, to podrośnie. Kołyska, w której malec leżał na słomie stale mokry i przykryty malutko poduszeczką, tak zwanym mermelem i przywiązany krajką, dudniła po podłodze lub po ziemi rozkołysane na całe kręgi. Starsze dzieci siadały łukośnie na krawędzi, kołysały się z malcem razem. Dziecku w kołysce, co się rzadko stało, chyba jakiś guz, bo leżało jak kukiełka lub mumia, specjalnie spowijane w pieluchy ze starych spódnic. Malca sadzano przy innych maleństwach na ziemi, a ten zapomniany mazał się, brukał, próbował gliny, a czasem i własnego odchodu. Jak już umiał mamlać skórkę chleba i raczkować, wtedy było z nim pół biedy. Mały skrudlacz sam wynajdywał sobie zajęcia i raczkując przechodził całe podwórko. Dzieci wiejskie, mimo że były ciągle na świeżym powietrzu, często źle wyglądały. A z braku odpowiedniej pielęgnacji i pożywienia cierpiały na angielską chorobę. Posiadały cienkie nóżki, a duże brzuszki. Stale zakatarzone. Obcierały sobie nos rączką na boki, to też ich policzki były wylakierowane aż do uszu, a usmarkane po pas. Starsze posługiwały się rękawem, a matka obcierała im nosy fartuchem. Śmiertelność dzieci była duża, szczególnie gdy wtedy zbierał obfite żniwo. Brak było lekarzy i szczepionek. Chorobę tę nazywali kosą na dzieci. Ze śmiercią dzieci godzili się łatwo. Bóg dał, to i Bóg wziął, jeszcze nie jedno może dać. Kiedy malec zaczynał już chodzić, to głowa i nos były stale rozbite. Bawiał się w gnojówce, zawarł pierwszą znajomość z burkiem na łańcuchu i wylegującym się na podgródce kotem, z którego niemiłosiernie męczył. Gonił uciekające przed nim kury i płakał, kiedy śmiały kochut, porywał mu z ręki skórkę lub skibkę chleba. A jeżeli był muzykalnie uzdolniony, to często zastanawiało go rytmiczne gdakanie kur, pod które wieś podłożyła znaną kurzą skargę. Bo sowodze jojka z nosek umi buty gospodarz! Puszczony samopas stawał się samodzielnym malcem. Choć jeszcze niewiele mówił, umiał się sam załatwić, domagać jedzenia, pokazać, gdzie jest chleb, mleko i ziemniaki, to też
Nigdy głodny nie był. Sam myślał o sobie. Pierwszymi witaminami, jakie zakosztowało dziecko chłopskie, były golawe spadziołki jabłek. 2-3-letni malec krok w krok gonił za starszymi dziećmi i naśladował je we wszystkim. Od nich uczył się pierwszych słów i wyrazów, zabaw i pracy. Takiego zabierała już matka ze sobą do kościoła, uczyła składać ręce i żegnać, a później pacierza. Pacierz odmawiały wszystkie dzieci głośno, nawet i starsze. Po modlitwie nie wolno już było nic jeść, a jeżeli kto co zjadł, to drugi pacierz. Nie był on krótki, był powtórką katechizmu. Oprócz zwykłych ojcze nasz, zdrowaś do anioła stróża, o zdrowie taty i mamy i ludzką przyjaźń szło. Wierzę w Boga Ojca, 10 przykazań, 6 prawd wiary i inne. Zezwolenie na ciche odmawianie było już swego rodzaju uznaniem dojrzałości dziecięcej. Małe dzieci zdzierały sukienki postarszych i nierzadko miały troczki od nich związane na plecach dla ostrożności w samoobsłudze. To też taki mały amorek, dzwoniec, gonił koło domu czy po drodze drób podwórkowy. W kołysce malec sypiał tak długo, dopóki go następca nie wygonił. Wtedy szedł na piec. Chłopcy długo chodzili w sukienkach, także nieraz starsze wyśmiewały młodsze. I to jest przechodzisz w subie. Ze spaniem było całkiem źle. Wprawdzie chłopcy i dziewczynki osobno, ale po kilkoro na jednym łóżku w różnych pozycjach, aby się tylko zmieścić pod pierzynką. W starych domach były wielkie piece chlebowe i na nich dzieci przez całą zimę siedziały i spali. W zimie matka miała więcej czasu i mogła oddać się wychowaniu dzieci. Małe stale trzymały się jej spódnicy, a starsze dopędzała do posługi. Kiedy ojciec usiadł spracowany, zaraz malcy drapali mu się na kolana i buty, aby ich na nogach pochuśniał. Często stali w ogonku, czekając swojej kolejki. Rodzice miejscy bardzo kochali swoje dzieci, chociaż tego uczucia nie uzewnętrzniali. Nosili je na rękach, na ramionach, sadzali na konia, brali na wóz w pole, pozwalali śmigać batem. W niedzielę prowadzili za ręce, gdy szli na pogwarki z sąsiadami, a zawsze brali ze sobą do kościoła. Teraz już naprawdę. Dziękujemy pięknie, dziękuję panie Władku serdecznie. Jak widzicie państwo, lektura jest naprawdę interesująca. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli zabrać głos. Dziękuję państwu za to, że tych, którzy zabrali głos, wysłuchaliście. I zapraszam na tą mniej oficjalną część, czyli na już teraz kuluarowe rozmowy. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Włożyliście w to dużo serca. To widać. Dziękuję bardzo. Jeszcze musimy zamiast.
Thank you.